Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie znów będziemy sobie modelować ciekawe rzeczy. W dniu dzisiejszym korbowód. Spróbujemy sobie wymodelować właśnie taki korbowód, który znalazłem jak zwykle w ostatnim czasie na koreańskiej stronie. No i właśnie też postaram się między innymi w tym odcinku troszeczkę ustosunkować do tych komentarzy, które zostawiacie pod filmami. Jest ich całkiem sporo, z czego się bardzo mocno cieszę, że jednak postanowiliście troszeczkę, że tak powiem, rozruszać swoje umiejętności. No i cóż, no i myślę, że w dniu dzisiejszym też będziemy mieli dość ciekawy. Ten korbowód wygląda mniej więcej tak, czyli generalnie będziemy się... Nie obcięło mi? No tu. Tak mniej więcej wygląda, także mam nadzieję, że no, dość ciekawy model, zresztą widzieliście go na miniaturce. Dostęp do niego oczywiście wrzucę do linka pod opisem filmu, no i tam też znajdziecie wszystkie informacje, o których mowa. Co do tego, co było w komentarzach. Otóż właśnie, ostatnimi czasy troszeczkę zapomniało mi się wrzucić Karnaka, czyli tak zwany overlay, czyli tak, żebyście widzieli faktycznie skróty klawiszowe, z których korzystam. Postaram się też dopowiedzieć parę rzeczy właśnie związanych z komentarzami, między innymi, czy działają komponenty od Mac Mastercard. No i tam jeszcze parę takich było komentarzy. Postaram się Wam zdradzić dzisiaj jakieś fajne tips and tricks. Także co, lecimy. Jak widzimy, dzisiaj będziemy omawiać taki korbowód. Wydaje mi się być dość ciekawym modelem, tym bardziej, że w zasadzie będzie go można oprzeć na jednym szkicu. Ten jeden szkic będzie typowym widokiem z góry, z tym, że ja myślę, że zrobimy sobie dwa szkice, ponieważ chciałem dzisiaj też Wam przekazać takiego małego trika, który zresztą ostatnimi czasy właśnie też widziałem, ale zapomniało mi się o nim. Myślę, że tak, zaczniemy sobie od dwóch okręgów i fasolki, żeby zdefiniować w pełni naszą fasolkę i oba otwory. Zaczniemy sobie od tego większego otworu, który będzie miał średnicę 65 mm. Idę do Fusion. Rozpoczynam sobie szkic. Zrobimy go sobie w tym miejscu. Rozpoczniemy sobie od okręgu. I ten okrąg miał mieć 65 mm. Drugą rzeczą, którą sobie narysujemy, będzie fasolka. Fasolka ma mieć wymiar 61,5 i ma być w odległości 57,4. No trochę mamy tutaj tych przecinków, ale się nie przejmujemy. Idziemy sobie do Create, szukam sobie pozycji slot, no i interesuje mnie center to center. Rysuję sobie na linii czerwonej. Na razie nie będę jej w pełni definiował, ponieważ to zrobimy w najbliższym czasie. No i oczywiście drugi okrąg, które musimy sobie dorysować. No i zabieramy się za definiowanie. Sprawa numer jeden to odległość między środkiem a środkiem naszej fasolki. Ma być 57,4, czyli D na klawiaturze 57,4. Następnie mamy długość fasolki 61,6. I odległość ostatniego otworu względem centrum naszej fasolki miała wynosić 35 mm. Jest już prawie dobrze. Mamy do zdefiniowania jeszcze średnicę fasolki i średnicę wewnętrznego otworu. Tu mamy Fi 18, promień fasolki 19,9. I o czym warto wspomnieć? Fusion umożliwia nam przekształcanie promieni w średnicę bez najmniejszego problemu. Tu miało być 9,9. OK. I tutaj mieliśmy mieć Fi 16. Dobra, przepraszam, 18. Dlaczego one się nie zdefiniowały? Otóż nie zdefiniowały się, ponieważ nie są jeszcze ustawione względem siebie w odpowiedniej pozycji. Teraz wystarczy, że dodamy sobie relację horizontal i w tym momencie to nam się wszystko ładnie definiuje. Jak widzimy, te relacje już zostały poprawnie tutaj dodane. Co musimy dodać? Kolejny otwór, w zasadzie nie otwór, co okrąg, będzie to okrąg o promieniu 16,5. No i drugi, który sobie tutaj dodamy, będzie bazował na promieniu i tutaj gdzieś go musimy sobie odnaleźć, 77. Nie jest tu podane, słuchajcie, ja tak myślę, że to można by się tutaj troszeczkę kłócić, czy to na pewno jest to 77, no ale założę sobie, że to jest jednak 77 i stwierdzę, że ten okrąg, na którym będzie bazować ten zewnętrzny promień, będzie wynosił 77. No to idziemy. Tu dodam sobie okrąg, w zasadzie mamy podany promień 16,5, to my możemy wpisać sobie 16,5 razy 2 i proszę,
Fusion nam to ładnie przeliczył. No i drugi okrąg mieliśmy 77. Liczymy go od środka. I w tym momencie mamy dodany ten otwór. Kolejna rzecz to linie. Poprowadzimy je sobie styczne. Powiększę troszkę, żeby to było bardziej czytelne. O, teraz dałem. Poprowadzę sobie tą linię styczną od tego okręgu. Pamiętamy, że linię styczną zawsze z wciśniętym shiftem. W tym momencie ta linia będzie poprawnie zdefiniowana. Zatem idziemy, prowadzimy sobie do naszego okręgu. Mamy linię zdefiniowaną i z drugą zrobimy to samo. Pamiętamy o wciśniętym shifcie i ona sobie idzie do tego miejsca. No i ostatnia rzecz, którą musimy sobie tutaj dodać, to będą te łuki. Te łuki są również podane, także to nie stanowi najmniejszego kłopotu. Wystarczy, że sprawdzimy. Tutaj mamy R30. Czyli robimy sobie create, teraz idziemy sobie do arka i zróbmy sobie 3-point arc. Pierwszy, drugi i w tym miejscu będzie trzeci punkt. Tu już nam się dodała relacja styczności, tu jej jeszcze nie mamy, więc musimy ją dodać. Raz i dwa. No i w tym momencie możemy sobie podać 30 mm. Z drugiej strony oczywiście moglibyśmy sobie drugi też promień wyrysować, ale nie ma takiej potrzeby. Skorzystam sobie z lustra. Lustro pozwoli mi po prostu zaznaczyć ten łuk. Mirror line będzie tutaj i zobaczcie, bez problemu ten łuk mi się tutaj stworzy. OK, dobra, no to słuchajcie, sprawa tego szkicu już jest praktycznie zrobiona. Zobaczmy, czego nam tutaj jeszcze brakuje. Otóż brakuje nam 77, mamy zewnętrzną, to mamy 48 i tutaj mamy 65, czyli musimy sobie dodać jeszcze wewnętrzny otwór FI48. Czyli ponownie C na klawiaturze i 48 mm. W zasadzie pozostaje nam dodanie jeszcze tutaj tego kawałka od górnej części naszego korbowodu. Zrobimy to sobie przy pomocy linii, no i jednego łuku. To idziemy. Najpierw stworzymy sobie linię. Tą linię ponownie zrobimy sobie styczną. Na razie nie będę jej definiował. I drugą linię, którą sobie zrobimy, zrobimy sobie w tym kierunku. I ponownie niech to będzie linia styczna. OK. No i teraz musimy tak naprawdę połączyć je sobie łukiem. Ale zanim to zrobimy, musimy dodać tutaj jakieś dodatkowe wymiary. Sprawa numer jeden to jest ta odległość. Tutaj mamy 14,6. Zatem dodajemy sobie wymiar i to jest bardzo ważne, słuchajcie, możecie sobie prawym klawiszem myszy wyznaczyć, że nasz wymiar ma być horizontal, czyli klikamy sobie prawy klawisz myszy i zobaczcie, możemy sobie wymusić niejako, że nasz wymiar ma mieć 14,8. Prawy klawisz myszy nie gryzie nas i w tym momencie nam to bardzo mocno ułatwi pracę. I drugi wymiar, tutaj mamy 16, wystarczy, że podamy go sobie po prostu podzielonego przez pół, 16 przez 2. Wiadomo, że mógłbym to policzyć w pamięci, ale chodzi o to po prostu, że możemy dodawać formułę bez najmniejszego problemu. No i cóż nam pozostaje? Dodanie łuku. Mamy create, arc, no i dodajemy sobie znowu 3-point arc. Pierwszy, drugi. I słuchajcie, tutaj nie dodajemy styczności. Nie dodajemy styczności ze względu na to, że ten łuk, on nie ma tutaj tej funkcji dodanej. Jedyne co dodamy, to informacje o jego promieniu. Ma on wynosić, o, co tutaj? Jednak się dodała styczność, zobaczcie, widzicie, on tutaj wskoczył sobie jako styczny, muszę sobie tą relację usunąć, robię delete i teraz będę mógł sobie swobodnie zdefiniować promień. Ten promień wynosi dokładnie 77 i tu też jest 77, no tak, 77. To się trochę zdziwiłem. I mamy 77. No to cóż, pozostaje nam tylko zrobienie kolejnego lustra. Klikamy sobie mirror, zaznaczam sobie te krawędzie, które są tu wyrysowane. Moim lustrem będzie ta linia i robimy OK. No i tak naprawdę ten korbowód mamy już w zasadzie w pełni zdefiniowany. Jak widzimy, cały nasz szkic jest czarny, tak jak lubimy. No i w tym momencie myślę, że możemy go zakończyć. Wychodzimy sobie ze szkicu, no i teraz tak naprawdę możemy rozpocząć tą główną pracę związaną z wyciąganiem tych wszystkich profili. Przechodzimy do przekroju, no i tak, główny nasz przekrój ma 20 mm grubości, czyli wyciągnijmy sobie te potrzebne rzeczy na 20 mm. E na klawiaturze i lecimy, raz, dwa, trzy, tutaj te łuki też nam wchodzą.
to wszystko nam tutaj wchodzi do naszego korbowodu. 20 mm i robimy Enter. Nie wygląda na razie tak, jakbyśmy chcieli, ale spokojnie, zaraz to poprawimy. Kolejna rzecz to musimy wyciągnąć sobie tutaj tę część, ten kołnierz i ten drugi kołnierz o 1 mm, zarówno u góry, jak i na dole, bo widzimy, że wymiar zewnętrzny jest 22, zarówno tej górnej części, jak i tej dolnej. Czyli musimy z powrotem włączyć sobie widoczność naszego sketchu. Jedziemy do sketches, włączamy jego widok. No i robimy extrude. I teraz zatrzymuję się, żeby odpowiedzieć na pytanie, które pojawiło się w komentarzach. Żeby wyświetliło nam się to dodatkowe menu, w którym jestem w stanie sobie zaznaczyć ten profil, który chowa się za naszym tutaj, za naszą bryłą, wystarczy, że wcisnę i przytrzymam lewy przycisk myszy. I w tym momencie zobaczcie, że mogę ten profil sobie tutaj zaznaczać. Dotyczy to zarówno tego profilu, jak i tego profilu. I teraz będziemy go sobie wyciągać od tej powierzchni, czyli będzie direction wskazany przeze mnie, ale będziemy zaczynać nie od offsetu, co od obiektu. To będzie nasz obiekt, odtąd będziemy wyciągać. No i nas interesuje tutaj w tym momencie 1 mm. OK. I dokładnie to samo zrobimy sobie w drugą stronę. Extrude. Profile. Zaznaczę znowu tego. I tym razem po prostu pociągnę go sobie w drugą stronę na minus 1 mm. OK, no to teraz podobną historię zrobimy sobie z tym drugim elementem, czyli z tą taką fasolką, którą mamy tu wrysowaną. Ponownie wybieram sobie Extrude, czyli E na klawiaturze, przytrzymuję lewy przycisk myszy, wybieram ten profil. Tutaj w Direction wybieram sobie, że ma to być Start od Object. Klik, jadę w tą stronę. No i tym razem idziemy sobie w dół, z tego co pamiętam, na minus 2 mm. No i ponownie kolejny Extrude. Przytrzymuję dłużej przycisk lewy myszy i tutaj mieliśmy na minus 5. W sensie na 5, bo w tym momencie idziemy w dodatnie wartości. No i w tym momencie mamy już dodane te fasolki. Co musimy jeszcze dodać? Zerknijmy sobie na nasz szkic. Mamy dodaną tą fasolkę, mamy dodaną tą fasolkę. No cóż, tak naprawdę prawie wszystko mamy zrobione. Jedyne co musimy dodać tutaj, otwór na śruby oraz wszelkiej maści zaokrąglenia. Trochę tych zaokrągleń tu jest, więc no, pobawimy się. To może zacznijmy najpierw od tych śrub. Więc tak, sprawa numer jeden, no to dobrze by było wyrysować je sobie na krawędzi tutaj środkowej, no, w zasadzie nie na krawędzi, co na powierzchni. Zatem musimy stworzyć sobie, nie musimy, bo moglibyśmy stworzyć sobie hola, ale ja właśnie chcę stworzyć nowy szkic, żeby wam coś pokazać. Dodajemy sobie nowy szkic. Będzie on dokładnie tu usytuowany, dlatego celowo, słuchajcie, właśnie środek tego większego otworu usadowiłem w tym, a nie w innym miejscu. No i tu, słuchajcie, musimy sobie narysować okrąg. No, C na klawiaturze i narysujemy sobie dwa okręgi. Względem siebie koncentryczne. I teraz tak, zewnętrzna średnica jest 16, wewnętrzna jest 8. D, to mamy 16, to mamy 8. Odległość od środka mamy podaną, to jest 59 mm. Musimy to sobie podzielić na pół, czyli zaznaczam sobie 59 przez 2. Oczywiście mógłbym to policzyć, ale mi się najzwyczajniej w świecie nie chce. No i wysokość musiałbym sobie tutaj, no to już nie będę wprowadzał formuły, już widzę, że to musi mieć po prostu 10 mm. No to teraz słuchajcie, co jeszcze musimy dodać? Musimy dodać ekstruda. Klikam sobie Extrude, czyli E na klawiaturze. Znowu muszę się gdzieś tam przebić przez to menu kontekstowe, czyli lewy przycisk myszy troszeczkę dłużej trzymam i robię sobie ekstruda w obie strony, czyli Direction, Two Sides i wyciągam sobie w jedną i w drugą stronę. Dobra, i teraz jeszcze raz musimy zrobić dokładnie ten sam trik, czyli znowu E na klawiaturze, dłużej przycisk myszy, szukam sobie tego profilu tym razem i tutaj w rysunku mam podane, że ten extrude 22,5 od naszej płaszczyzny powinien się rozpoczynać, więc teraz wchodzę sobie w start, offset, 22,5 mam wynosić ten offset, ok, no i dalej już sobie wyciągamy w tym kierunku. Dobra, to już mamy. No i dobrze by było teraz sobie na razie pochować te szkice, bo na razie nie są nam one potrzebne. Zrobimy sobie dwa filety w tym miejscu, czyli dodam sobie tutaj jeden i tutaj drugi, a nawet możemy trzeciego dodać, 0,5. I już sobie to możemy odbić po drugiej stronie,
czyli będziemy wykorzystywać odbicie tym razem nie w szkicu, a w feature'ach, czyli po prostu w operacjach, które sobie dodaliśmy. Robimy sobie mirror, w mirrorze zaznaczamy features, jeśli chodzi o obiekty, to zaznaczamy sobie to wyciągnięcie i to wyciągnięcie, nie to wyciągnięcie, tylko filet, i robimy naszą powierzchnię odbicia, dokładnie środeczek. Adjust i zobaczmy, bez problemu powstało nam tutaj to wycięcie. Kolejna rzecz, którą chcielibyśmy tutaj zrobić, to dodać już te filety. Czyli idziemy. Tutaj trochę ich będzie. Mamy ten wewnętrzny. Tutaj mamy piątki. Dobra, i tutaj jeszcze o jednej rzeczy warto byłoby powiedzieć, że Fusion pamięta ostatnio wykonaną operację i teraz jak sobie przeciągnę prawy klawisz myszy ku górze, to automatycznie wybiorę, zobaczcie, dokładnie tą samą ostatnią operację. Zaznaczę sobie tę krawędź i tę krawędź, tu też mamy piątki. Z drugiej strony jest to samo, czyli znowu prawy klawisz myszy wciskamy, przeciągamy go do góry, powtarzając tym samym operację. Muszę się zbliżyć, żeby było łatwiej. Tu też mamy piąteczki i z tego co pamiętam dookoła mieliśmy już troszeczkę mniejszy. Zobaczmy jak to tam wyglądało. Tu jeszcze musimy dodać dwa promienie. Czyli ponownie prawy klawisz myszy. Tu mieliśmy dwójeczkę i tu mieliśmy dwójeczkę. Coś mi się tu, słuchajcie, nie zgadza. Ten filet jest troszeczkę przesunięty z jakiegoś powodu. Coś tutaj nie poszło. Zastanawiam się dlaczego. No tyle. No ale tutaj jeszcze dobrze by było dodać sobie jeszcze filet dookoła, z tym, że zanim go dodamy, podzielmy sobie górną część od dolnej części. Żeby to oddzielić, wykorzystamy sobie taką funkcję, która nazywa się Split Body. Split Body to nic innego jak podzielenie naszego body na kilka kawałków przy użyciu płaszczyzn konstrukcyjnych, które mamy już w modelu. I tu znowu zobaczcie, kłania się fakt tego, że dobrze zorientowałem na początku mój model. No i teraz cóż mamy? Przede wszystkim nasz model został podzielony na dwa kawałki. Mamy pierwszy kawałek i drugi kawałek. Co jeszcze jest ogromną zaletą, możemy wykorzystać sobie jakąś tam funkcję przesunięcia, żeby nadać temu jakieś tam dodatkowe parametry. O czym jeszcze warto wspomnieć? Tutaj jeszcze fajnie by było dodać takich troszeczkę fajniejszych smaczków, między innymi chociażby gwint. Otóż mamy coś takiego jak kreator gwintów. Przypominam, że tam omawiałem to jakiś czas temu, gdzieś tam powinien pojawić się filmik, może tam wrzucę. Dodajemy sobie thread, wybieramy powierzchnię, czyli powiedzmy pierwsza i no dobra, tu można chyba tylko jedną z tego co pamiętam. Ja bym chciał, żeby ona była wymodelowana. I tutaj mamy isometric profile 8 mm M8 i robimy OK. Powtarzamy operację, czyli prawy klawisz myszy i kursor w górę. Znowu wybieram sobie wymodelowany i robię OK. I co jest jeszcze fajne? O czym chciałem powiedzieć? Zobaczcie, że mamy coś takiego, że w tym miejscu mamy otwór Fi8. A co by było, gdybym chciał troszeczkę go powiększyć? Oczywiście, mógłbym wykorzystać do tego push-pulla, ale ja bym tego nie chciał. Ja bym chciał stworzyć jednak na bazie parametrów, które sobie stworzyłem. Otóż zobaczcie, że jak wejdę sobie do mojego szkicu, to mogę prawym klawiszem myszy zrobić coś takiego jak Show Dimensions. I teraz jak sobie zrobiłem to Show Dimensions, to ja mogę sobie po prostu kliknąć i powiedzieć, że to ma być na przykład 8,2. Robię Enter i automatycznie ten otwór został powiększony. Tak? Czyli mogę na podstawie tego szkicu zwiększyć sobie te parametry, które nam tutaj wchodzą. Dzięki czemu my mamy tak naprawdę wpływ na to, w jaki sposób mamy zorientowane rzeczy. Za mała średnica tutaj zewnętrzna lub za duża, wystarczy, że kliknę sobie 15,5 i zobaczcie, że automatycznie wszystko zostanie przeliczone. Tak, czyli dobra, może jeszcze tak bardziej na 14, żeby to było bardziej widoczne. Zobaczcie, z automatu wszystko zostało przeliczone na podstawie tego szkicu. Nie muszę się cofać do tego szkicu, nie muszę wchodzić do niego z powrotem. Wystarczy, że włączę sobie widoczność tych szkiców i automatycznie widzę całą operację poprawioną. Nie pozostaje nam nic innego jak pododawanie filetów w te wszystkie miejsca, więc F na klawiaturze i możemy sobie pododawać wszystkie filety, żeby ten model jakoś tak ładniej wyglądał. Prawda jest taka, że troszeczkę tego klikania jest, więc wydaje mi się, że moglibyśmy dodać tutaj na całym modelu to wszystko, ale myślę, że też nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy troszeczkę się tutaj popastwili nad tym modelem i pododawali sobie te filety.
Co jest jeszcze ważne, dodanie tych filetów spowoduje, że dużo lepiej będzie wyglądać ten korbowód. Dodamy sobie 0,5 mm. On tu nam to ładnie policzy. I ostatnią rzeczą, o której chciałem tutaj powiedzieć, to były komponenty z McMaster Car, bo ktoś tam zgłaszał, był jakiś komentarz, że te komponenty się nie chciały pojawić. Otóż ja sprawdziłem, generalnie spróbowałem sobie dorzucić śruby tutaj i myślę, że nie było żadnego problemu z tym, żeby tutaj dodać sobie ten element. Wszedłem sobie w metryczne śruby, poszukałem sobie M8 z łebkiem okrągłym. Być może jakąś po prostu niefartowną śrubę znalazłeś i dlatego tak się stało. No i wybrałem sobie tą tutaj metryczną. Idziemy sobie do tutaj z tego, co pamiętam, 30 mm. Wybieramy sobie step w tym miejscu, 3D step i klikamy w download. Chwilę musimy zaczekać. Dobra, mamy naszą śrubę. Obrócę ją sobie o 90 stopni. No i teraz słuchajcie, dobrze by było wykorzystać jakiś tam jointik, czyli musimy dodać jakieś połączenie związane z położeniem tak naprawdę tej śruby w tym miejscu. Oczywiście moglibyśmy tutaj przede wszystkim uziemić tę część, która nas będzie interesować, ale żeby to zrobić, żeby wykorzystać jointy, to tak naprawdę musimy zacząć od zamiany body na komponenty, ponieważ nie jesteśmy w stanie dodawać sobie jointów pomiędzy elementami typu body. O tym trzeba pamiętać. Czyli tak naprawdę musimy prawy klawisz myszy na pierwszym z body, create components from bodies, i na drugim robimy to samo. Dzięki temu jesteśmy w stanie sobie pracować właśnie na złożeniach. Krótko mówiąc, jesteśmy w stanie w tym miejscu wykorzystywać jointy. No to co? Możemy sobie uziemić tę górną część, czyli komponent 2, prawy klawisz myszy, robimy ground. W tym momencie on się staje tym komponentem nieruchomym, no i robimy sobie jointa. Tak, czyli zaznaczam sobie tą naszą śrubę. Pamiętamy o przycisku Ctrl. Ctrl blokuje nam tą powierzchnię i wciskamy sobie tutaj w to miejsce. Znowu Ctrl wciskamy i już ta śruba bez problemu powinna nam się tutaj zamocować. Oczywiście, słuchajcie, my możemy ją sobie wysunąć, ona nie musi być wkręcona, może sobie być w dowolnej odległości. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy ją sobie tutaj wstawili tak jak jest. Dodatkowo jeszcze możemy sobie zrobić lustro, z tym, że nie features, tylko tym razem components. Zaznaczam sobie tą śrubę. Moją płaszczyzną odbicia będzie standardowo środek. No i oczywiście tutaj move'a i mogę sobie tą śrubę na przykład wcisnąć do środka, tak żeby wyglądało jak należy. No. Nasz korbowód wydaje mi się być gotowy. Bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście. Dzięki temu, że jest feedback w komentarzach, ja cały czas mam ochotę robić dla was te filmy. Zresztą sam się świetnie przy nich bawię, chociażby wykonując właśnie tego typu modele. Dla mnie to też jest wspaniała nauka, bo też gdzieś tam zawsze odkrywam jakieś dodatkowe feature, jakieś uproszczenia. Między innymi dzisiaj właśnie odkryłem tą kwestię szkiców, że możemy je sobie wyświetlić wymiary w szkicach i zmieniać parametry, nie wracając do nich. Wydaje mi się, że to jest takie ogromne uproszczenie, dzięki któremu będziemy w stanie w przyszłości dużo efektywniej pracować w Fusion. Także mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich fajnych komentarzy, gdzie będzie można spróbować dostosować to, co widzimy na filmie, do tego, o co pytacie. Będę się starał coraz więcej tych właśnie waszych komentarzy gdzieś tam podrzucać i odpowiadać na nie. Jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję patronom za to, że są, za to, że wspierają kanał. Jeszcze raz dziękuję firmie AEC Design za udostępnienie mi licencji Fusion 360. Niestety nie zdążyłem powiedzieć wam o tym, że była promocja 30% i z tego, co pamiętam, Fusion był chyba po 1300 zł. Ale promka się już skończyła, ale koleżanka z AEC powiedziała, że promka się jeszcze powtórzy, więc będę trzymał rękę na pulsie. Jak tylko się pojawi, to oczywiście dam wam znać. I wydaje mi się, że to jest taki Netflix na oprogramowanie 3D, bo 1300 na rok to jest 110 zł na miesiąc. Wydaje mi się, że to jest śmieszna kwota jak na soft, który naprawdę bardzo wiele potrafi w porównaniu z konkurencją, bo ma i kama, i render, i moduł właśnie związany chociażby z animacjami, także pod tym względem Fusion jak najbardziej się opłaca. Tyle ode mnie. Wydaje mi się, że i tak bardzo fajny model dzisiaj nam wyszedł. Mam nadzieję, że nie za długo. Tymczasem
Serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, cześć.